Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na dzisiejszym webinarze organizowanym przez Prosper Capital Dom Maklerski. Dzisiejszy webinar dotyczyć będzie inwestycji i szeroko pojętego rynku modernizacji taboru kolejowego i serdecznie witam pana Bogusława Kowalskiego, prezesa zarządu Olkol Spółka z o.o. i pana Marcina Trzaskę, pełnomocnika zarządu, dyrektora do spraw rozwoju. Witam panów serdecznie. Dzień Witam dobry. serdecznie wszystkich uczestników i może omówię pokrótce naszą agendę. W części edukacyjnej będziemy omawiać rynek kolejowy w Polsce i rynek napraw taboru kolejowego, zarówno potencjał, jak i ryzyka związane z tym segmentem rynku, jak wygląda proces modernizacji taboru kolejowego i możliwy wpływ pandemii, jaki mamy na branżę. W dalszej kolejności przedstawiciele spółki omówią pozycjonowanie spółki i działalność w tym segmencie rynku i na samym końcu pokrótce przedstawimy parametry oferty publicznej obecnie realizowanej, prowadzonej publicznej oferty obligacji serii A. Przypominam, że w trakcie możecie Państwo zadawać też pytania i będziemy odpowiadać na końcu po zakończeniu prezentacji. Jeszcze raz serdecznie witam i oddaję głos panom ze spółki Olkol. Tak, pan dyrektor zacznie. Bardzo proszę o prowadzenie. Dzień dobry, Marcin Trzaska, dyrektor do spraw rozwoju Olkol. Szanowni Państwo, mamy przygotowaną prezentację, która jest dosyć obszerna, dlatego też postaramy się zmieścić w ramach czasowych narzuconych przez kolegów z PCDM, dlatego też bez jakiejś zwłoki przechodzimy do dalszych slajdów. Postaramy się Państwu nakreślić całość zagadnienia związanego z naprawami, remontami, utrzymaniem i modernizacją taboru kolejowego, ze szczególnym uwzględnieniem lokomotyw elektrycznych i spalinowych, czyli tym, czym zajmuje się Olkol. Może dwa zdania o nas, panie prezesie. Tak, nazywam się Bogusław Kowalski, mam wieloletnie doświadczenie, wieloletni staż w zarządzaniu różnymi projektami i przedsięwzięciami i firmami w branży kolejowej. Przed pracą w Olkolu byłem prezesem telekomunikacji kolejowej. Wcześniej pracowałem na różnych pozycjach i w obszarze kształtowania polityki transportowej i bezpośredniego zarządzania firmami kolejowymi. Uczestniczyłem w tworzeniu kolei mazowieckich. Mam wykształcenie ekonomiczne z przygotowaniem w zakresie zarządzania. Natomiast ja jestem na rynku transportowym od prawie 30 lat, w tym od 2001 roku na rynku kolejowym. Miałem przyjemność przez wiele, wiele lat pracować w grupie PKP na różnych stanowiskach, w zarządach również telekomunikacji kolejowej, Instytutu Kolejnictwa i PKP Informatyki. Później przeszedłem do sektora prywatnego, w którym się utrzymuję. W którym pracuję do dzisiaj, z sektora prywatnego kolejowego. Współdziałałem z grupą doradczą TOR, byłem szefem Departamentu Kolejowego w firmie KUMAK. Mieliśmy razem z panem prezesem przyjemność współpracować w TK Telekomie, a od prawie półtora roku pomagam w procesach rozwojowych, w biznes developmencie spółki Olkol. Równocześnie działam dosyć intensywnie w różnego rodzaju organizacjach, NGO-sach kolejowych, głównie jako członek i ekspert Stowarzyszenia Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego, którego członkiem i ekspertem jest również pan prezes. Tak jest. Dobrze, wystarczy o nas, przejdźmy do firmy. Szanowni Państwo, Polska jest stworzona dla kolei. To jest kraj nizinny z niedużą ilością wód powierzchniowych, niewielką ilością gór. Dlatego też kolej bardzo mocno rozwijała się w Polsce, szczególnie w Polsce zachodniej, centralnej i południowej.
Mamy bardzo gęstą sieć kolejową, może nie najgęstszą w Europie, ale jesteśmy powyżej średniej europejskiej. Mamy bardzo dobrze rozwiniętą kolej towarową. PKP Cargo jest drugim co do wielkości przewoźnikiem towarowym w Europie po kolejach niemieckich, po DB Cargo. Dlatego też ten transport jest jednym z najbardziej obiecujących w zakresie rozwoju w polskiej polityce transportowej. Spółka Olkol tak naprawdę zajmuje się modernizacją kolei, jednym z elementów tego całego ekosystemu. Wszyscy słyszymy o modernizacjach torów, modernizacjach dworców, natomiast trochę mniej mówi się o modernizacjach taboru kolejowego, szczególnie taboru kolejowego w postaci lokomotyw, które prowadzą zarówno pociągi pasażerskie, jak i pociągi towarowe. A niezmiernie ważnym jest, żeby po tych zmodernizowanych torach jeździły również zmodernizowane pociągi. Polska kolej ma przed sobą ogromne szanse również w związku z ograniczeniami emisji CO2. Unia Europejska stawia na kolej. Wszystkie elementy Zielonego Ładu Europejskiego są oparte na kolei jako środku przyszłościowym w zakresie transportu. Stąd my wysuwamy nasze nadzieje na rozwój firmy i na możliwości dalszego budowania pozycji wiodącego dostawcy usług serwisowych dla polskiego kolejnictwa. Oprócz tego, że polska kolej jest jedną z większych w Europie, cechą charakterystyczną jest również to, że przez wiele lat była niedoinwestowana, w związku z tym na polskiej sieci kolejowej bardzo nadal ważnym i istotnym elementem są starsze typy taboru kolejowego. Nie udało się wymienić tego taboru na nowy w latach przed Unią Europejską. Również środki unijne bardzo poprawiły, co prawda bardzo poprawiły ten element, natomiast nadal pozostaje ogromna ilość taboru kolejowego, który ma 40 i więcej lat. I między innymi takim taborem się zajmujemy, w takim taborze się specjalizujemy, zarówno towarowym, jak i pasażerskim, służącym do prowadzenia wagonów pasażerskich. W Polsce jeździ bardzo dużo lokomotyw, zarówno spalinowych, jak i elektrycznych. Tutaj mamy takie ogólne dane dotyczące podziału tych lokomotyw na segmenty rynku kolejowego. W tym przypadku widzimy tutaj segment towarowy, który w zakresach zarówno elektrycznych, jak i pojazdów spalinowych od wielu, wielu lat utrzymuje się na podobnym poziomie. Nie ma tendencji dramatycznie wzrostowej, ani dramatycznie obniżającej ilość lokomotyw na rynku towarowym. Jest to związane ze względną stabilnością tego rynku pod względem wzrostowym, choć ostatnie lata bardzo mocno zaczynają akcentować rozwój przewozów intermodalnych, do których potrzeba specyficznego typu lokomotyw, tak zwanych lekkich lokomotyw elektrycznych, które mamy w swojej ofercie, o czym będzie za chwilę dalej. Natomiast przejdźmy do rynku pasażerskiego. Tutaj widzimy dosyć wyraźny wzrost w ostatnim roku ilości czynnych lokomotyw pasażerskich w ruchu pasażerskim, elektrycznych, i lekki wzrost lokomotyw spalinowych. Wszystko to wskazuje na to, że pracy dla nas nie zabraknie. Serwisy lokomotyw charakteryzują się troszeczkę inną specyfiką niż serwisy samochodowe. To nie jest tak, o czym będziemy mówić przy tym slajdzie, że
na serwis samochodem jedziemy wtedy, kiedy mamy ochotę de facto albo czas, a jak nie pojedziemy, to możemy pojechać za miesiąc i tak się nic nie stanie. No niestety serwisy i naprawy lokomotyw są regulowane bardzo ściśle przepisami zarówno krajowymi, jak i unijnymi. Generalna zasada jest taka, że jeżeli lokomotywa osiągnie odpowiedni czasookres pomiędzy przeglądami lub wybiega w żargonie kolejowym odpowiednią ilość kilometrów, lokomotywa musi, powtarzam, musi się znaleźć na serwisie, a jeżeli się nie znajdzie, zostaje wyłączona z użytku i nie może wyjechać na sieć kolejową. Dlatego też możemy z dużą pewnością, oczywiście we współpracy z naszymi klientami, prognozować, kiedy i jakie lokomotywy do nas przyjadą, jak również no jak gdyby sterować tymi przepływami w sposób dla nas jak najbardziej korzystny. Tutaj na tym slajdzie macie Państwo typy pojazdów, którymi się głównie zajmujemy. Są to lokomotywy w głównej mierze elektryczne, oprócz jednej SM42 określonej na samym końcu, jest to najpopularniejsza w Polsce lokomotywa manewrowa, spalinowa, natomiast pozostałe lokomotywy, czyli EU07, EP07, EP09 i EP08 są to główne lokomotywy elektryczne, którymi się zajmujemy w Olkolu. Główne, nie wszystkie. Oprócz tego możemy jeszcze wymienić ciężką lokomotywę towarową ET21 i ET22, jak również lokomotywy zza naszej południowej granicy, czyli Skody 181 i 182. Wyróżniamy 5 podstawowych poziomów utrzymania i napraw lokomotyw od P1 do P5, przy czym naszymi specjalnościami jest P3, P4 i P5. Czasami bardzo rzadko realizujemy poziom P2, praktycznie w ogóle nie realizujemy poziomu P1, gdyż to jest najprostszy z możliwych poziomów, który wykonuje przewoźnik we własnym zakresie. Oprócz poziomu P5 jest jeszcze szczególny przypadek, tak zwany P5 plus M, czyli przegląd poziomu P5 wraz z modernizacją lokomotywy. Taki projekt w tej chwili realizujemy, jest to największy nasz projekt realizowany dla PKP Intercity. Mamy do zmodernizowania 20 lokomotyw EU07. To są już poważne bardzo przedsięwzięcia. Każda lokomotywa to jest koszt około 10 milionów brutto. W tej chwili są prace projektowe dla takiej lokomotywy. Potem będą prace, już realizacja na poszczególnych egzemplarzach. Jest to zresztą między innymi jeden z celów, dla którego wystąpiliśmy z emisją obligacji. Tak jak wspomniałem wcześniej, duża część eksploatowanych na polskiej sieci kolejowej to pojazdy starsze, a tym samym wymagające częstszych prac utrzymaniowych i naprawczych, bo oprócz planowych przeglądów realizujemy również naprawy awaryjne albo naprawy powypadkowe. W tej chwili według naszych szacunków jedynie 18% polskich lokomotyw elektrycznych jeżdżących po polskiej sieci kolejowej to są lokomotywy nowej generacji. Natomiast w przypadku spalinówek to jest jedyne 5%. Te spalinówki to, nie będę ukrywał, głównie lokomotywy manewrowe SM42 w różnych tego typu wersjach, które są w ilościach bardzo dużych na polskiej sieci i które zresztą są naszym zamierzeniem, żeby zdobyć kompetencje i zaistnieć na rynku napraw również lokomotyw spalinowych, o czym zapewne będziemy mogli powiedzieć w dalszej części prezentacji. Tutaj Państwo widzą zresztą zdjęcie z naszej hali produkcyjnej, głównej hali tak zwanej Z1, gdzie są przeprowadzane główne prace serwisowe lokomotyw. U nas w firmie przeprowadzamy szereg szacunków dotyczących
podaży lokomotyw do serwisowania. Niestety nie ma takich danych, nazwijmy ich niezależnych. Żadna firma analityczna nie opracowuje ani nie zbiera tego typu danych, dlatego też większość z tych danych jest naszego autorstwa, chociaż w dalszej części również pojawią się dane Urzędu Transportu Kolejowego. My szacujemy, że najliczniejszych serii, czyli EU-EP07 i ET22, jest w tej chwili około u przewoźników, polskich przewoźników kolejowych, około 550 sztuk lokomotyw, które jeszcze nie przeszły prac modernizacyjnych. Oczywiście to nie oznacza, że wszystkie z nich zostaną skierowane na modernizację. To zależy już od polityki taborowej poszczególnego przewoźnika kolejowego. Natomiast to pokazuje pewien potencjał tego rynku. Jeżeli chodzi natomiast o jednostki spalinowe, te wspomniane wcześniej SM42, które tutaj są również określone jako w różnych odmianach, to tych jednostek jest sporo ponad 1000. To również nie oznacza, że wszyscy przewoźnicy zdecydują się na takie modernizacje, ale z pewnością, biorąc pod uwagę, że lokomotyw spalinowych w tej chwili na polskiej sieci kolejowej zaczyna brakować, duża część z nich zostanie do takiej modernizacji skierowana. No i właśnie analizując dane, które zdobyliśmy z Urzędu Transportu Kolejowego, jak również analizując ceny dostępne w różnego rodzaju publicznych postępowaniach lub upublicznianych postępowaniach, staraliśmy się wyszacować ten rynek modernizacyjny na najbliższe 8 lat, czyli do 2030 roku. Jesteśmy bardzo blisko stwierdzenia, że na najbliższe 8 lat takie firmy o naszym profilu, których oczywiście kilka w Polsce jest, będą miały do zagospodarowania około 3 miliardy złotych brutto. Z czego to wynika? Wynika to przede wszystkim z średnich cen, które były osiągane na rynku modernizacyjnym przez ostatnie lata, oczywiście przemnożonych przez współczynnik inflacji, przemnożonych, skorygowanych może bardziej powiem, o wzrost kosztów pracy i skorygowanych o wzrost materiałów i podzespołów, jak również energii i wszystkich kosztów okołoprodukcyjnych. Dodatkowo pomnożyliśmy to przez dane, które są dosyć pewnymi danymi, a zostały wyszacowane przez Urząd Transportu Kolejowego na bazie raportów składanych do tego urzędu, który jest regulatorem rynku, przez przewoźników. I z tych danych Urząd Transportu opublikował tutaj pod tymi analizami numer 1, analizami numer 2 jest odesłanie do stron internetowych Urzędu Transportu Kolejowego. Urząd Transportu wyszacował, że przez najbliższe 8 lat przewoźnicy w Polsce skierują na głębokie modernizacje ponad 300 lokomotyw. To są właśnie tabele ze strony Urzędu Transportu Kolejowego. Oczywiście nie wszystkie elementy są przez nas realizowane. Nas interesują lokomotywy elektryczne i lokomotywy spalinowe. Te tabelki są oczywiście do ściągnięcia ze strony urzędu. Generalnie wychodzi ponad 300 lokomotyw przez najbliższe 8 lat. Stąd stawiamy tezę, że przewoźnicy ulokują na rynku modernizacyjnym około 3 miliardów złotych brutto w zleceniach dla modernizacji lokomotyw, nie licząc planowych serwisów i napraw innych lokomotyw. To jest jak gdyby odrębna pula zleceń, która będzie trafiać na rynek w sposób, tak jak wcześniej wspomniałem, dosyć regularny i przewidywalny. Oczywiście to nie jest tak, że wszystko jest mlekiem płynące. COVID dosyć mocno uderzył w nasze zakłady i w ogóle w kolej.
To, co się działo w zeszłym roku, było bardzo ciężkie zarówno dla przewoźników, szczególnie pasażerskich, i odbiło się również echem w zakładach remontowych, takich jak my. Jest to związane z dosyć prostą zależnością, że jeżeli lokomotywa trafia na serwis po przejechaniu odpowiedniej ilości kilometrów, a w zeszłym roku lokomotywy Intercity na przykład prawie w ogóle nie jeździły, to oczywiste jest, że nie zostały wysłane na serwis. Dlatego też my mieliśmy dosyć duży problem z załamaniem się planu sprzedaży i produkcji w ostatnim kwartale roku ubiegłego, jak również przełożyło się to na pierwszy kwartał tego roku, czyli kolejna fala covidowa. Natomiast perspektywy rynku kolejowego są jednoznacznie pozytywne. W dalszej części prezentacji jest analiza takiej niemieckiej firmy SCI Verkehr, zaraz do niej dojdziemy. Natomiast można śmiało powiedzieć, że żaden COVID nie jest w stanie powstrzymać jak gdyby kolei przed dalszym rozwojem. Zarówno przewoźnicy pasażerscy, jak i przewoźnicy towarowi nadal notują wzrosty przewozów, szczególnie w zakresie przewoźników pasażerskich, czyli u nas to Intercity, oraz przewoźników towarowych, których w Polsce jest bardzo duża ilość. Tutaj apelowałbym dla osób spoza branży, żebyśmy nie utożsamiali polskiej kolei towarowej z PKP Cargo, czyli największym polskim przewoźnikiem, bo ten przewoźnik nie jest w ogóle naszym klientem. Naszym klientem w zakresie segmencie przewozów intermodalnych. Tak, żeby przyspieszyć troszeczkę, to może przejdźmy do ryzyk. Później jeszcze będzie ryzyko covidowe, o którym będę chciał do zdania powiedzieć. Zostały wyspecyfikowane szereg ryzyk, które oczywiście Państwo znajdziecie, pełną listę znajdziecie w memorandum, natomiast tutaj zostało wyspecyfikowane kilka ryzyk, które z jednej strony mogą być bardzo istotne, odbierane jako bardzo istotne, z drugiej strony w naszej specyfice możemy tym sprawnie zarządzić. Jeśli chodzi o ryzyko związane z możliwością niepozyskania kontraktów do realizacji oraz ryzyko związanych z nieprawidłową realizacją. W zakresie niepozyskania kontraktów przez najbliższe 3 lata nam to nie grozi, gdyż na najbliższe 3 lata nasz portfel zamówień jest wypełniony w pełni. Tak naprawdę w tej chwili bardzo mocno się zastanawiamy, czy uczestniczyć w kolejnych postępowaniach przetargowych, które się pojawiają lub mają się pojawić w najbliższym czasie. Natomiast podstawowa nasza działalność na najbliższe 3 lata, można powiedzieć, jest zapełniona poprzez kontrakty, już podpisane kontrakty z PKP Intercity. Jeśli chodzi o nieprawidłową realizację kontraktów, nazwijmy to nasze doświadczenie, istnienie na rynku, no nie chcę powiedzieć renoma, jak gdyby w pewnym sensie nas zabezpiecza przed tym. My współpracujemy z naszymi klientami od lat. To nie jest tak, że klienci przychodzą i odchodzą. To jest z reguły stały zestaw klientów składający się z PKP Intercity jako naszego głównego klienta i bardzo dużej ilości przewoźników towarowych, prywatnych. Nigdy nie mieliśmy większych problemów, które by skutkowały zrywaniem kontraktów. Jeśli chodzi o ryzyko związane z dostępnością materiałów i części, trochę sytuacja jest podobna. W związku z tym, że jesteśmy od lat firmą istniejącą na rynku i znaną na tym rynku, zarówno w obecnej formie jako Olkol, jak i w poprzedniej formie, czyli ZNTK Oleśnica, mamy szereg dostawców i poddostawców, którzy od lat z nami współpracują i staramy się tak zarządzać tym dostępnością materiałów i części, aby nie występowały znaczące przerwy produkcyjne. Oczywiście no, COVID również tutaj namieszał, natomiast w tej chwili sytuacja powoli wraca do normy.
Staramy się, żeby no, wszystko mniej więcej było na czas i nie zakłócało naszej produkcji. Ryzyko utraty zaufania odbiorców, emitenta oraz ryzyko pogorszenia się wizerunku emitenta. Myślę, że w dużej mierze to omówiłem przy punkcie pierwszym. Nie odnotowaliśmy tego typu sytuacji. Ryzyko konkurencji w ujęciu podmiotowym i branżowym. Szanowni Państwo, jeśli chodzi o naszą konkurencję, w Polsce jest kilkanaście firm zajmujących się serwisem i utrzymaniem taboru, natomiast firm, które my postrzegamy jako naszą konkurencję, czyli firm, które się specjalizują w taborze pod tytułem lokomotywy elektryczne i spalinowe, my identyfikujemy dwie, trzy firmy, które są zbliżone do nas profilem produkcji i wielkością. Pozostałe firmy uważamy, że są w stosunku do nas niekonkurencyjne, gdyż zajmują się na przykład serwisem EZ-ów, czyli elektrycznych zespołów trakcyjnych, takich jak to są składy zespolone, DART, FLIRT lub najpopularniejsze EM57 i po prostu nie pojawiają się w przetargach na lokomotywy, tak jak my nie pojawiamy się w przetargach na EZ-y lub na przykład wagony pasażerskie albo wagony towarowe, które również nie realizujemy. Konkurencja jest znana, czasami lubiana nawet, czasami nie. Często się spotykamy w postępowaniach różnych, znamy się na wylot, zarówno oni nas, jak i my ich. Wiemy, znamy swoje słabości i silne strony, mniej więcej znamy swoje ceny. Wszyscy mają co robić, a my szczególnie, tak bym to powiedział. Ryzyko zmian związanych z ochroną środowiska w naszym wypadku praktycznie nie występuje. Wszystkie sprawy związane z ochroną środowiska w naszym zakładzie są uregulowane. W zamierzeniach inwestycyjnych, które będziemy omawiać w dalszej części prezentacji, są dalsze jak gdyby elementy związane z ochroną środowiska, o które omówię później. Ryzyko wzrostu kosztów obcych materiałów i części. Ryzyko bardzo powiązane z ryzykiem w zakresie dostępności materiałów i części. Myślę, że przy tym punkcie również ją omówiłem. Ciągła praca nad kontaktami z dostawcami. Natomiast no, nie ukrywamy, że wzrost kosztów generuje również po naszej stronie odpowiednią reakcję w zakresie wzrostu kosztów naszych usług. I tutaj nie należy tego kryć, że im bardziej rosną koszty naszych poddostawców, tym bardziej rosną koszty finalnego serwisu lokomotywy dla przewoźnika. Szanowni Państwo, projekt modernizacji, już nie samej naprawy takiej rewizyjnej, czyli przeglądowej, czy modernizacji lokomotywy, o którym wspomniałem wcześniej, czyli w tej chwili największy projekt, jaki w historii polskiego kolejnictwa został zlecony na polski rynek, czyli modernizacja 20 sztuk lokomotyw EU-EP07, został podpisany w wrześniu ubiegłego roku pomiędzy nami a PKP Intercity. Projekt obejmuje, tak jak wspomniałem wcześniej, modernizację 20 sztuk lokomotyw serii EU-EP07. Wartość tego projektu brutto to jest 200 milionów złotych, czyli jak łatwo policzyć 10 milionów złotych na lokomotywę. Najogólniej projekt ten polega na podniesieniu prędkości konstrukcyjnej tych pojazdów ze 125 do 160 km na godzinę. Może niewiele, ale na kolei to jest bardzo dużo. To wymaga bardzo gruntownego przebudowania lokomotywy, a tak naprawdę zaprojektowania jej od podstaw. Oczywiście to nie będzie budowa nowej lokomotywy, bo te lokomotywy są dostarczane do nas przez Intercity. Natomiast bardzo dużo elementów zostanie wymienionych na nowe. Nie chciałbym tutaj epatować technicznymi określeniami, co my tam zrobimy, a czego nie. Natomiast tak naprawdę podwozie zostaje również zmienione.
Buda będzie zmieniana i całe wnętrzności będą również zmienione. Lokomotywa przejdzie proces certyfikacji i będzie nowym typem na polskiej sieci kolejowej. Co ważne, ten typ będzie, my będziemy mieli jedyne prawa własności do projektu, do tego typu. Skutkuje to tym, że jeżeli lokomotywa się sprawdzi, a jesteśmy praktycznie pewni, że się sprawdzi, to tego typu lokomotywy będziemy mieli praktycznie na nie monopol, albo będzie zakład, który będzie chciał je produkować, będzie musiał wykupić u nas licencję. Skąd takie nasze przekonanie, że te lokomotywy się sprawdzą? Ano stąd, że w latach 2011-2014 w Oleśnicy powstały trzy tego typu lokomotywy. Może nie jeden do jednego, ale bardzo, bardzo zbliżone. One się nazywają EU07A, gdzie zostały właśnie przebudowana klasyczna siódemka i te lokomotywy mają w tej chwili, jeżdżą w Intercity, są trzy sztuki, zbierają bardzo dobre opinie i mają prędkość maksymalną 160 km na godzinę. Dlatego też między innymi Intercity wpadło na pomysł w swojej polityce taborowej, żeby kontynuować ten projekt, odrobinę zmieniony, ale jednak gdyby trzon tego pomysłu bazuje na tych trzech sztukach, które zostały wykonane w Oleśnicy w latach 2001-2014. Dwa zdania o pandemii COVID. Tutaj mamy opracowanie takiego niemieckiego think tanku kolejowego SCI Verkehr, pokazujące, jak gwałtowny spadek przewozów był w krajach zaznaczonych na tej mapce na czerwono lub różowo, zależy kto jak widzi ten kolor. 2020 był naprawdę trudny, głównie dla rynku pasażerskiego, to jest ten głębszy spadek. Natomiast od razu też widać, jak rynek kolejowy odbija. 2021 już widać, że będzie w zakresach przewozów pasażerskich dobry i następne lata są tylko lepsze, a w 2023-2024 przebijemy poziom 2019 roku, tak prognozuje niemiecka firma doradcza SCI Verkehr. To jest o tyle dla nas interesujące, ciekawe i pozytywne, że im więcej jeżdżą przewoźnicy, tym więcej potrzebują lokomotyw, tym więcej potrzebują sprawnych lokomotyw, tym więcej przyjeżdża do nas na serwis. A po 2023 roku, kiedy skończą się nasze już podpisane kontrakty, znowu będziemy musieli aktywnie działać na rynku, zdobywać kontrakty. W związku z tym, jeżeli kolej się będzie rozwijać, to jesteśmy dobrej myśli, że nawet jak skończymy obecnie podpisane kontrakty, to i w następnych latach będzie co robić. Szczególnie, że na naszym polskim rynku PKP Intercity, nasz główny klient, takie sygnały w sposób oficjalny już wysyła. Pojawiło się zapytanie ofertowe, no tak zwane badanie rynku, czyli RFI, na głębokie modernizacje lokomotyw EP09, czyli tych słynnych dziewiątek, w których PKP Intercity prowadzi pociągi z wagonami, również z prędkością 160 na godzinę. Wszystko to, co do tej pory powiedziałem o specyfice polskiego rynku kolejowego, strukturze lokomotyw, zielonym transporcie, daje nam pewność, że przyszłość covidowa, po-covidowa jest w transporcie kolejowym. Szczerze mówiąc, tak jak bardzo ciężko przeszliśmy poprzednie fale, tak w tej chwili już nie obawiamy się kolejnej fali, tej czwartej fali, która ma w tej chwili nadejść, z tej racji, że akurat nasza załoga jest dosyć mocno zaszczepiona, ale również nie boimy się tego, że nastąpi załamanie w przewozach pasażerskich i lokomotywy znowu nie będą przysyłane do serwisu. Widać, że powoli nauczyliśmy się żyć z wirusem.
pociągi jeżdżą pełne albo prawie pełne. Intercity nawet zaczyna im brakować czasami lokomotyw, żeby te pociągi prowadzić. Dlatego też w tej chwili nie boimy się już pandemii COVID, która no, straszyła nas na przełomie 2020 i 2021 roku. Parę słów bezpośrednio już o firmie Olcol. My jesteśmy, śmiało można powiedzieć, największym niezależnym zakładem w Polsce utrzymującym i modernizującym lokomotywy elektryczne. Zwracam uwagę na słowo niezależny, gdyż są zakłady większe od nas, natomiast te zakłady należą do przewoźników kolejowych, na przykład PKP Cargo Tabor należący do PKP Cargo jest o wiele większą firmą od nas, natomiast praktycznie bardzo rzadko pokazującą się na tak zwanym rynku zewnętrznym, gdyż obsługuje praktycznie w całości spółkę matkę. Pomijając tą firmę, jesteśmy najwięksi i niezależni, co pozwala nam pracować z praktycznie wszystkimi. Żaden przewoźnik, na przykład głównie jeśli chodzi o przewoźników prywatnych, towarowych, nie ma cienia obawy, żeby do nas wstawić swoją lokomotywę, że my będziemy coś w cudzysłowie kombinować, bo należymy do innego przewoźnika. Nie, to nie ma u nas miejsca. Powstaliśmy w 2015 roku i prowadzimy działalność na terenie naszego poprzednika, z którego czerpiemy, można powiedzieć, całymi garśćmi, czyli ZNTK Oleśnica. Prowadzimy kompleksowy serwis taboru kolejowego wraz z pełnym odbiorem komisarycznym i dozorowym lokomotyw EU07, EU08, a raczej EP08, EP09, ET22 i SM42 i Skody 182. Specjalizujemy się tak jak powiedziałem w naprawach P4 i P5, czyli tych najważniejszych, najbardziej kosztownych dla przewoźnika naprawach w zakresie lokomotyw elektrycznych. Ale również zarządzamy częściami zamiennymi, weryfikujemy i realizujemy kompleksową naprawę poszczególnych części, zarówno podwozia, czyli na przykład wózków, zestawów kołowych, jak również mamy dosyć mocno rozbudowany dział napraw urządzeń elektrycznych, zarówno wysokiego, jak i niskiego napięcia występujących na lokomotywach elektrycznych. Nasze usługi, modernizacja taboru, naprawa P4, P5, przeglądy P2 i P3, naprawa silników trakcyjnych, również maszyn pomocniczych, naprawa zestawów kołowych z wymianą poszczególnych elementów oraz inne usługi z wykorzystaniem bocznicy kolejowej, zaplecza technicznego i pracowników wyspecjalizowanych w obsłudze taboru szynowego. Jest to związane z tym, że nasz zakład jest bardzo rozległym zakładem. Mamy 5 hektarów pod dachem, 3 ogromne hale i dosyć duży, rozległy teren kolejowy, do którego prowadzi bocznica kolejowa. Mamy możliwości odstawcze bardzo wielu pojazdów, w związku z tym to są również dla nas usługi, które świadczymy naszym klientom, aczkolwiek to nie jest główne źródło naszego przychodu i raczej jest to działalność bardzo mocno uzupełniająca. Nasza misja sformułowana jest dosyć klarownie, ale również z taką nutką przyszłościową, w związku z tym pozwolę sobie ją odczytać, żeby jej nie interpretować. A więc misją Olcol jest świadczenie wysokiej jakości usług naprawczych i modernizacyjnych taboru kolejowego dla podmiotów aktywnych na rynku przewozowym w naszym kraju, przyczyniając się tym samym do zwiększenia niezawodności i jakości najbardziej ekologicznego środka transportu we współczesnej gospodarce, czyli transportu szynowego. Ta ostatnia sentencja dotycząca ekologii środka transportu, jakim jest kolej, jest związana z tym, że tak jest naprawdę. My w to wierzymy, my w tym działamy od wielu, wielu lat i uważamy, że kolej jest przyszłością.
kolej jest przyszłością zielonego transportu w Europie i kolej jest przyszłością zarówno transportu towarowego, jak i pasażerskiego również w Polsce. Oczywiście do tego jeszcze musi wiele wody upłynąć w Wiśle, ale patrząc strategicznie, tak się z pewnością wydarzy, innego odwrotu w tej chwili nie ma. Nasi główni klienci, naszym głównym klientem jest PKP Intercity. Spółka doskonale Państwu znana, spółka państwowa, spółka pewna, można by powiedzieć. Dla niej świadczymy bardzo dużą ilość usług, od omawianego już projektu modernizacji lokomotyw po szereg projektów, które są może mniejsze wartościowo, ale bardzo ważne dla nas pod względem zarówno przepływów, jak i rentowności, czyli naprawy bieżące lokomotyw EU07 na poziomie P4, EP09 na poziomie P4, EP08 na poziomie P4, jak również zaczęliśmy przygodę, można powiedzieć w cudzysłowie, z lokomotywami spalinowymi, konkretnie SM42. Pierwsze lokomotywy również realizujemy dla PKP Intercity. Pozostali nasi klienci to są przewoźnicy, prywatni przewoźnicy towarowi, z jednym dużym wyjątkiem, czyli z firmą Industrial Division. Firma Industrial Division z Wrocławia jest w tej chwili największym poolem taborowym w Polsce. Pool taborowy jest to firma zajmująca się wynajmem lokomotyw i nie realizuje własnych przewozów, tylko ma park maszyn, które wynajmuje. I właśnie Industrial Division jest taką firmą, posiada bardzo zróżnicowany park lokomotyw, zarówno starsze typy, jak i nowsze, i my zajmujemy się w dużej mierze, bo nie w całości, ale w dużej mierze obsługujemy ich starsze typy lokomotyw pod względem przeglądów i napraw. Pozostali przewoźnicy, tak jak Państwo widzą, no to jest przewoźnicy prywatni, towarowi, Rail Polska, PCC Intermodal, CTL Logistics, Dolnośląskie Linie Autobusowe, jakkolwiek by to brzmiało, posiadają również transport lub P4 lokomotyw, które oni użytkują. Tutaj jest przykład takiej innowacji trochę marketingowo-handlowej, którą wprowadziliśmy na rynek w tym roku. Tak się składa, że jesteśmy pierwszą firmą w Polsce, która zaoferowała coś, co w świecie motoryzacji jest dosyć powszechne, czyli możliwość pozyskania w serwisie samochodowym samochodu zastępczego na czas naprawy swojego auta. My wprowadziliśmy to samo w zakresie lokomotyw. Oczywiście to jest zupełnie inna skala, w związku z tym na razie lokomotywa jest jedna, ale jest lokomotywa zastępcza w barwach Olkol, jeździ już od kilku miesięcy, została natychmiast zamówiona przez jednego z naszych klientów, konkretnie PCC, zresztą tutaj zdjęcie jest ze składem intermodalnym na terminalu PCC w Kutnie. Jest to projekt, który z jednej strony był tak oczywisty dla nas, że aż ciężko było go nie zrobić, natomiast z drugiej strony pomimo swojej oczywistości nikt do tej pory się nie zdecydował zaoferować takiej usługi. Usługa przyjęła się bardzo, odbiła się bardzo szerokim echem. W tej chwili kończymy drugą lokomotywę zastępczą. W przeciągu 2-3 tygodni zostaje ona udostępniona kolejnemu naszemu klientowi. Mamy sygnały o zapotrzebowaniu na kolejne egzemplarze. Ten projekt ma dwie funkcje, a w zasadzie trzy. Przede wszystkim ma związać z nami klienta, który no, jest lepiej zaopiekowany. Ma funkcję również marketingową, bo po pierwsze wszyscy się tym interesują, po drugie lokomotywa jeździ oklejona i zresztą nawet na YouTubie można znaleźć filmiki z przejazdu tej lokomotywy. I funkcję ma trzecią, przychodową, bo oczywiście taka lokomotywa przynosi comiesięczny przychód. My tej lokomotywy nie udostępniamy za darmo, tylko ona jest po prostu normalnie od nas wynajmowana.
Oczywiście planujemy tą usługę rozwijać. Tak naprawdę tylko zapotrzebowanie rynku jest dla nas ograniczeniem. Jeżeli tylko będzie zapotrzebowanie, będziemy wpuszczać na tory kolejne lokomotywy zastępcze. Parę słów o przyszłości. Wylistowaliśmy tutaj najważniejsze zamierzenia natury strategicznej dla nas, również z bardzo przybliżonymi terminami ich końcowej realizacji. Najważniejszym dla nas elementem jest pomyślne zakończenie procesu modernizacji 20 sztuk lokomotyw EU07 z podniesieniem jej do prędkości 160, projekt, o którym mówiłem. Jest to projekt, który postawi nas na zupełnie innym, nazwijmy to półce, jeśli chodzi o zakłady remontowo-utrzymaniowe. Będziemy dysponować własnym typem nowoczesnej lokomotywy. Będziemy mogli oferować tą lokomotywę innym przewoźnikom. Może to być bardzo duży element, taki impuls rozwojowy dla naszej firmy. Kolejne elementy naszych zamierzeń i planów to oczywiście zbudowanie stabilnego i długofalowego finansowania działalności produkcyjnej. To się dzieje w tej chwili. Projekt emisji obligacji jest jednym z tego typu projektów. Mamy w zanadrzu kilka innych pomysłów w zakresie finansowania naszej działalności, ale w tej chwili skupiamy się na tej transzy obligacji, jak i mamy nadzieję na następnej transzy. Musimy zwiększyć zatrudnienie i zmienić strukturę tego zatrudnienia. To się dzieje już w tej chwili, ale musimy ten proces w najbliższych miesiącach mocno zintensyfikować. Musimy doposażyć naszą firmę w szereg narzędzi i urządzeń, które pozwolą nam przejąć część zleceń dla podmiotów zewnętrznych, co pozwoli nam lepiej panować nad marżowością projektów. Musimy w najbliższym czasie przygotować się do zakupu nieruchomości, na której prowadzimy naszą działalność. Ta nieruchomość należy do syndyka masy upadłości ZNTK Oleśnica. My mamy w tej chwili umowę dzierżawy bezterminową z prawem pierwokupu, dlatego nie ominie nas ten proces zakupowy. Oprócz tego zakupu musimy również realizować szereg inwestycji, które są konieczne w ujęciu długofalowym, żeby tutaj sprawnie modernizować lokomotywy, między innymi sieć światłowodowa wewnętrzna na terenie zakładu, w ogóle informatyzacja firmy, lakiernia, waga kolejowa. Chcemy dalej realizować innowacje technologiczne. W tej chwili zaczęliśmy wspólnie z Politechniką Wrocławską i z warszawską firmą technologiczną Simfactor projekt dofinansowany przez NCBiR, mający stworzyć nową jakość w zakresie serwisu lokomotyw w Polsce. Ma to polegać na połączeniu dosyć znanego już produktu, jakim jest Predictive Maintenance, z rzeczywistością rozszerzoną, wirtualną rzeczywistością rozszerzoną, gdzie będziemy tworzyć cyfrowego bliźniaka naszych lokomotyw i na podstawie danych z urządzeń będziemy mogli definiować usterki w rzeczywistości wirtualnej. Jak również chcemy nadal realizować, mam nadzieję, to co nas wyróżnia, czyli różnego rodzaju innowacje marketingowe, handlowe, takie jak na przykład projekt lokomotyw zastępczych. To tak pokrótce. Mam nadzieję, że pojawią się pytania, na które będziemy mogli odpowiedzieć wspólnie z panem prezesem. Rozumiem, że teraz głos oddaję panu dyrektorowi Korytkowskiemu. Dziękuję, panie Marcinie. Szanowni państwo, pokrótce teraz chciałbym przejść przez główne elementy oferty publicznej obligacji serii A All-Call, która rozpoczęła się w dniu 28, w bieżącym tygodniu, a konkretnie od 13 października.
Wystartowaliśmy z emisją na 11 milionów złotych i terminy zapisu, tak jak powiedziałem, od 13 października do 28 października z planowanym przydziałem 29 października. Mówię z planowanym ze względu na to, że zgodnie z opublikowanym memorandum emitent ma możliwość zarówno przedłużyć termin przyjmowania zapisów, a tym samym przesunięciu ulegnie termin przydziału, jak również w przypadku dużego zainteresowania emisją może również skrócić terminy przyjmowania zapisów. W tym momencie nastąpiłoby skrócenie zapisów i wcześniejszy przydział. Oczywiście nastąpi to tylko i wyłącznie w sytuacji zgodnie z informacjami zawartymi w punkcie 16 memorandum, kiedy nastąpi nadsubskrypcja. W tym momencie nastąpi skrócenie terminu przyjmowania zapisów, publikacja komunikatu aktualizującego w zakresie terminów i wszystkie zapisy, które do dnia przekroczenia zapisów zostaną przyjęte i opłacone, obligacje będą przydzielone zgodnie ze złożonymi i opłaconymi zapisami, natomiast po tym dniu będzie proporcjonalna redukcja. Mówię tylko i wyłącznie o sytuacji takiej, gdzie mamy nadsubskrypcję w terminie wcześniejszym niż 28 października. Cena emisyjna obligacji standardowo 1000 zł, co przekłada się na liczbę sztuk 11 tysięcy obligacji serii A. Minimalny zapis 5000 zł. Oprocentowanie mamy o stałym kuponie 7%. Wypłata odsetek kwartalna, z tym, że mamy 6-miesięczną karencję, czyli jakby za pierwszy okres z opóźnieniem. Cel emisji, pozyskanie środków pieniężnych, które będą przeznaczone na bieżącą działalność i realizację kontraktów remontowych z kontrahentami, o których panowie z Orkolu przed chwilą omawiali. Jeżeli chodzi o zabezpieczenia, mamy hipotekę na nieruchomości w Krakowie przy ulicy Białoprądgickiej na kwotę, wycena na 8,5 miliona złotych, zastaw rejestrowy na udziałach w spółce Ponar, spółka z o.o. w Żywcu. Tutaj jeżeli chodzi o samą wycenę, ona jest na poziomie powyżej 30 milionów złotych, 30,7 700 tysięcy. Mamy dodatkowo weksel własny emitenta i oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie artykułu 777 Kodeksu Postępowania Cywilnego. To w zasadzie tyle pokrótce, jeżeli chodzi o parametry oferty. Zachęcam do zapoznania się z memorandum, gdzie są zawarte szczegółowe informacje, zarówno jeżeli chodzi o działalność spółki, jej sytuacja finansowa jest szczegółowo przedstawiona, wyniki ryzyka i zasady przyjmowania zapisów na obligacje. Jeszcze raz panom serdecznie dziękuję za prezentację. Państwa zachęcam do zadawania pytań. Ja może panowie, tak jak we wcześniejszym webinarze, będę panom czytać pytania i oddawał głos, jeżeli chodzi o odpowiedzi. Pierwsze pytanie, czy nie boicie się panowie ze względu na czwartą fazę pandemii, że ruch pasażerski będzie mniej intensywny? Tak, więc oczywiście w jakimś zakresie to ryzyko występuje, natomiast tutaj we wcześniejszym głosie dyrektora Trzaski była mowa o tym, że jesteśmy po pierwsze lepiej do tej pandemii przygotowani i lepiej sobie z nią radzimy. Po drugie, tak jak mówiliśmy, na najbliższe 3 lata mamy już podpisane kontrakty z terminami ich realizacji, w związku z czym te lokomotywy albo już zaczynają do nas wjeżdżać, albo w najbliższych miesiącach wjadą, więc ewentualna czwarta fala, ona może spowodować przerwę w zamówieniach przyszłych, czyli no, na najbliższe 3 lata, czyli ten okres, kiedy jest objęty plan emisji, potencjalna czwarta fala nie będzie miała żadnego skutku na możliwości produkcyjne. Ile państwo jesteście w stanie naprawić lokomotyw dziennie? No, to po pierwsze zależy od poziomu naprawy. Tak jak była już mowa, my specjalizujemy się w tych najwyższych, najtrudniejszych poziomach naprawy, czyli poziom 4 i poziom 5.
To są takie naprawy, kiedy lokomotywa do nas wjeżdża i, tak mówiąc kolokwialnie, musi być rozłożona na czynniki pierwsze. Wtedy pod nadzorem komisarza dokonywana jest weryfikacja i są podejmowane decyzje, jaki jest zakres naprawy. Z reguły to trwa kilka miesięcy, taki proces naprawy jednej lokomotywy. Przy płynnym, systematycznym działaniu jesteśmy w stanie około 4 lokomotyw miesięcznie oddawać po takiej naprawie. Kolejne pytanie. Czy transport morski nie wyprze transportu kolejowego w zakresie przewozów towarowych? No, myślę, że to jest takie trochę, jakby powiedzieć, futurologiczne pytanie, na które trudno jednoznacznie odpowiedzieć, w jakim stopniu te dwie gałęzie transportu będą ze sobą rywalizowały. Na pewno obie są ekologiczne, w związku z czym mają priorytet, ale jeżeli weźmiemy za punkt odniesienia politykę transportową Unii Europejskiej, to tam jest plan, żeby do roku 2030 przenieść 30% przewozu towarów na odległości powyżej 500 km właśnie na kolej i na transport wodny. W naszym konkretnym przypadku naszego kraju to musiałaby te przewozy realizować przede wszystkim żegluga śródlądowa. Jak wiemy, są ambitne plany inwestycyjne, żeby usprawnić główne korytarze transportowe, czyli na Wiśle i na Odrze, ale myślę, że realizacja tych planów zajmie dużo więcej czasu niż modernizacja infrastruktury kolejowej. Poza tym ich przepustowość też będzie ograniczona, więc sądzę, że tutaj będzie raczej współpraca niż wyrywanie sobie i tak bardzo tłustego tortu. Ja może coś uzupełnię, znaczy transport morski jest elementem tego, co w tej chwili najszybciej rośnie w polityce transportowej, w realizacji przewozów, czyli jest elementem transportu intermodalnego. Klasyczny transport intermodalny składa się z 3 części. Czyli kontener przepływa statkiem do portu, gdzie jest przeładowywany na kolej. Kolej go wiezie na odległości 300, 400 i więcej kilometrów w głąb kraju, gdzie ostatnia mila jest realizowana już transportem drogowym. To jest istota transportu intermodalnego. Ja zachęcam na przykład, jeżeli ktoś jest zainteresowany takimi tematami, do zapoznania się z tak zwanym nowym jedwabnym szlakiem, który jest realizowany w tej chwili głównie przez Chiny, które mają zamiar przerzucić większość, może nie większość, ale dużą część swojego transportu kontenerowego, która jest w tej chwili realizowana statkami, na transport kolejowy. Takie pociągi w tej chwili przejeżdżają przez Polskę, dalej w głąb Europy. To jest dopiero początkujący projekt, ale on się będzie bardzo mocno rozwijał. To jest bardziej efektywne, lepsze kosztowo i krótsze pod względem czasu. Jak wygląda ekologia w transporcie kolejowym? Czy co do zasady transport kolejowy jest najbardziej zielony wśród różnych gałęzi transportu, no na pewno o wiele bardziej ekologiczny niż transport drogowy. Stąd też w kształtowaniu polityki, która ma na celu właśnie rozwój ekologii, stawiamy na rozwój transportu szynowego, więc w tym aspekcie jakby same te przewozy z istoty są bardziej ekologiczne. Oczywiście w ramach procesów przewozowych, systemów napędu też są poszukiwane nowe rozwiązania, na przykład dość modnym kierunkiem obecnie jest wodór i poszukiwanie budowy napędu wodorowego w lokomotywach. Na ostatnich targach kolejowych w Gdańsku była prezentowana pierwsza lokomotywa w Polsce wyprodukowana z napędem wodorowym. Ona jeszcze jest przed testami, przed badaniami, więc w tej chwili trudno przewidzieć, jak te testy i badania przejdzie, więc jesteśmy na bardzo wstępnej fazie tej drogi. Niemniej takie rozwiązania również są budowane. Polska sieć kolejowa jest w przygniatającej większości zelektryfikowana, więc z tego tytułu główne szlaki w całości są przeznaczone pod lokomotywy elektryczne, a z kolei lokomotywy elektryczne, najbardziej ekologiczne spośród lokomotyw, są przez nas naprawiane, więc zakładamy, że udział lokomotyw elektrycznych w całym parku, w całym taborze lokomotyw raczej wzrośnie w najbliższym czasie niż zmaleje.
Można tu jeszcze dodać, że kolej ma najniższe tak zwane koszty zewnętrzne transportu. To się często pomija, takie wyliczenia, natomiast to są koszty związane na przykład z zajętością powierzchni pod drogę kolejową versus drogi kołowe. To są koszty związane z leczeniem ofiar wypadków komunikacyjnych. To są koszty związane z na przykład takimi rzeczami jak wypadki z udziałem zwierzyny. Wszystkie te elementy w rachunku ciągnionym pokazują, że kolej jest najtańsza i najbardziej ekologiczna. Jak wygląda okres gwarancji naprawionych lokomotyw w kontrakcie z PKP Intercity? Jak on może wpłynąć na przychód, jeśli będzie realizowany w znaczącym stopniu? Więc oczywiście w kontraktach, które my realizujemy, są okresy gwarancyjne. One najczęściej są w warunkach przetargowych, ponieważ przetargi odbywają się w trybie zamówień publicznych. Zamawiający określa minimalny okres gwarancji. Najczęściej to są okresy 2-3-letnie. My je akceptujemy, ponieważ zwiększony zakres gwarancji jest często dodatkowo punktowany, więc z reguły staramy się, żeby móc dołożyć miesiąc lub dwa. Dla nas to żadna nowość, robimy to od wielu lat. Z reguły jest tak, że w tych okresach gwarancyjnych, jeżeli już pojawiają się jakieś problemy, to najczęściej one występują z tak zwanymi przepięciami w sieci, ponieważ mamy coraz więcej na sieci kolejowej nowych pojazdów, które mają zainstalowane systemy rekuperacji, czyli odzyskiwania energii. No one powodują skoki napięcia i to też w starszych modelach rodzi konsekwencje w postaci przepaleń różnych urządzeń, na przykład przetwornic. We własnym zakresie nasze biuro technologiczne opracowało taki system, który w dużym uproszczeniu mogę nazwać antyprzepięciowy. Już na niektórych lokomotywach został on zainstalowany. Będziemy starali się go instalować na pozostałych, tak żeby ograniczyć również straty z tego tytułu. No i ogólnie rzecz biorąc, okresy gwarancyjne są tutaj standardem skalkulowanym. Wiemy, jakie są koszty tego serwisu i wliczamy to w naszą cenę. Czy jesteście w stanie zrealizować własnym zasobem cały kontrakt, czy przewidujecie oddanie części firmom z branży? Przewidujemy realizację w całości u siebie, przy czym oczywiście korzystamy w niektórych usługach z firm zewnętrznych. To dotyczy na przykład przed zakończeniem inwestycji w nową lakiernię, jeżeli chodzi o lakierowanie pojazdów. Korzystamy też w zakresie obróbki metalu. Pewnie też w pewnym zakresie będziemy korzystać ze spawaczy, czyli niektóre elementy konstrukcji będą spawane na zewnątrz. Ale generalnie co do zasady, kontrola jakości, nadzór technologiczny, końcowy montaż, demontaż, weryfikacje, to wszystko będziemy robić u siebie. Oczywiście w tym największym projekcie, o którym tutaj prezes wspomniał, jest bardzo duża ilość podwykonawców, którzy po prostu dostarczają nam albo podzespoły, albo usługi. Głównymi podwykonawcami jest Instytut Pojazdów Szynowych Tabor z Poznania w zakresie projektowania poszczególnych rozwiązań technologicznych. Jest firma Metcom w zakresie napędu, jest firma Emit w zakresie dostawy silników trakcyjnych, także no, nie wszystko jest produkowane u nas. Oczywiście mamy bardzo dużą ilość dostawców, natomiast finalny montaż i finalnie lokomotywa wjeżdża i wyjeżdża z naszych zakładów. Tutaj może jeszcze dodam, że standardem jest to, że pracujemy pod nadzorem komisarzy odbiorczych klienta. U nas na stałe pracuje dwóch komisarzy ze względu na skalę usług, jakie są wykonywane. Dwóch komisarzy PKP Intercity i każdy proces, każdy fragment działań jest przez nich kontrolowany i odpowiednio dokumentowany, więc
jakby pod tym względem pracujemy pod stałym nadzorem klienta, no i to też z jednej strony pozwala na bieżąco wyłapywać ewentualne błędy, usterki, a nam daje pewien komfort pracy, że to, co zostało zrobione, to rzeczywiście jest zgodne z życzeniem klienta. I w zasadzie, panowie, dotarliśmy do końca. Widzę, że więcej pytań nie mamy. Bardzo dziękuję za udział w dzisiejszym webinarze. I przypominam, że nagranie z dzisiejszego webinaru dostępne będzie na naszym kanale YouTube i będzie wysłane drogą mailową. Zachęcam do zapoznania się ze stroną zarówno spółki Olkol, jak i Prosper Capital Dom Maklerski, gdzie znajdziecie państwo informacje dotyczące zarówno spółki, jak i prowadzonej obecnie oferty emisji obligacji, czyli memorandum plus podsumowanie kluczowych informacji dotyczących spółki i jej działalności. Jeszcze raz, panowie, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję państwu za uczestnictwo i zapraszam do kontaktu. Dziękuję. Do widzenia.